Dzień dobry, nazywam się Tomasz Binkowski. Witam na kolejnym spotkaniu z cyklu Wiosenna Akademia Muzyki. Dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić na zagadnienie własnego, indywidualnego przygotowania utworu. Utworu, etiudy bądź fragmentu. Celowo powiedziałem fragmentu, ponieważ najważniejszą rzeczą jest, żebyśmy rozczytując nowy utwór i opracowując nowy utwór, nie starali się zagrać go w całości i zagrać go przede wszystkim szybko. Znany, fenomenalny skrzypek maestro Itzhak Perlman, zafascynowany internetem w dzisiejszych czasach, uruchomił na Facebooku kanał pytań do niego, pytań muzycznych, pytań głównie skrzypcowych i odczytując te pytania, na którymś odcinku opowiedział o tym, że ktoś zapytał bardzo, bardzo prozaiczną rzecz, zapytał o zagadnienie, jak ćwiczyć. Przede wszystkim musimy wszystkie ćwiczenia, które wykonujemy oraz jeżeli uczymy się jakichś utworów bądź miejsc trudnych, musimy zaczynać ćwiczyć wolno. Dlaczego wolno? Ponieważ mózg lepiej zapamiętuje w wolnym tempie wszystkie informacje. I później poprzez powtarzalność, poprzez zwiększanie tempa dochodzimy do właściwego tempa utworu. Ja dziś wybrałem jako opracowanie na dzisiejszy odcinek koncert Wolfganga Amadeusza Mozarta D-dur KV-412, który wykonuje każdy waltornista. Pierwszym elementem, na który chciałbym zwrócić uwagę, dlatego znajduje się tu przy fortepianie, jest element intonacji. Ten koncert, jak wiecie, obfituje w wiele dźwięków fis brzmiące nasze cis. Jest to element intonacyjny, który gdzieś często nie stroi. Też tonacja D-durowa, czyli nasza tonacja A-dur, często sprawia trudności. Bardzo dobrym ćwiczeniem jest, rozpoczynając pierwszy temat, temat otwarcia, zagrać sobie na fortepianie tonację właściwą i operować w sicie intonacyjnym w tej prostej, mozartowskiej, infantylnej melodyjce perfekcyjną intonacją. Prawie dobrze. Jeden dźwięk przy zejściu nie podobał mi się intonacyjnie. Muszę go poprawić, prawda? To było zejście. Teraz jest poprawione. Bardzo ważnym elementem jest, żebyśmy zwracali uwagę. Jeżeli gramy, zagrać sobie i przytrzymać na przykład na prawym pedale, żeby był pogłos, zagrać sobie bazową tonację koncertu i wtedy, jeżeli mamy już w sicie intonacyjnym tą tonację, rozpoczynać wejście tematu. Kolejna interwencja, kolejna sekwencja to jest typowy trójdźwięk rozłożony D-dur. Jeszcze się troszeczkę nastroję. W ten sposób możemy sobie ćwiczyć element intonacyjny oraz element takiego ułożenia dźwięków pod względem ich wysokości i ich miejsca. To polecam, żebyśmy nie zaniedbywali tego instrumentu, tego elementu. W naszej grze na każdym instrumencie dętym jest, tak jak palce jednej ręki, 5 podstawowych aksjomatów. Pierwszy podstawowy to jest dźwięk, rodzaj dźwięku. To my produkujemy dźwięk. Ten dźwięk powinien być jak najbardziej krystaliczny, jak najbardziej przepiękny w całej skali instrumentu.
Kolejny element to jest intonacja. Tu właśnie wiąże się z intonacją ten element, który teraz ćwiczymy. Nie ma nic gorszego niż muzyk, który gra nieczysto, prawda? Co później wychodzi w orkiestrze, co później gdzieś tam nam przeszkadza, a najbardziej słuchaczom. Więc kontrola intonacyjna powinna być niezmiernie istotnym, bardzo ważnym, istotnym elementem gry. Trzeci element to jest artykulacja, o której już w jednym z odcinków Wiosennej Akademii Muzyki mówiliśmy. To jest narracja. Następny element z tych podstawowych aksjomatów gry to jest puls, rytm. I kolejnym elementem to jest dynamika. To już jest wyrażenie emocji, ale dynamika jest bardzo ważna. Czyli dźwięk, intonacja, artykulacja, rytm, puls, dynamika. Jeśli te wszystkie pięć podstawowych aksjomatów gry na instrumencie dętym, na przykład na waltorni, mamy, to jak mawia mój znajomy, mamy pracę na tym instrumencie. Reszta, fraza, nasze wrażenia muzyczne są sprawą dalszą. Oczywiście niezmiernie istotną, ale to jest warsztat podstawowy i dlatego powinniśmy bardzo, bardzo dużą atencję przywiązywać, żeby ten warsztat rozwijać. Jeżeli będziemy przygotowywać utwór, będziemy składać się z takich odcinków, składać ćwiczeniowych, powiedzmy 15-20-minutowych. Dlaczego? Chciałbym tu powiedzieć o bardzo ciekawej metodzie, metoda Pomodoro. To jest metoda wymyślona i jakby wprowadzona przez profesora Francesco Cirillo. Metoda polega na stosowaniu w procesie ćwiczenia bardzo krótkich odcinków 15-20-minutowych. Nazwa Pomodoro przychodzi stąd, że pan profesor Cirillo nie mógł napisać pracy doktorskiej, po czym szedł i w sklepie z gospodarstwem domowym znalazł takiego pomidorka do gotowania jajek zegarek. I tutaj ustawiał sobie ten zegarek. Bardzo ważnym elementem jest, żeby jeżeli rozpoczynamy takiego pomidora, taki czas 15-20-minutowy, żeby absolutnie odstawić wszelkiego typu rozpraszacze, destruktory, czyli telefony i skupić się tylko i wyłącznie na krótkiej sekwencji. Przykładowo dalej, gdybyśmy zagrali ten koncert, mamy takie dosyć skomplikowane techniczne miejsce. Teraz, żeby je wyćwiczyć, tak jak powiedziałem, na razie gramy pierwsze przegrania bez artykulacji, bez rytmu. Ważne jest tylko, żeby ustawić synchron. Tutaj palce, głowa, język. Gramy wolno. Bardzo wolno, bardzo zwracając uwagę na precyzję gry, gramy tą sekwencję. Później dochodzimy do szybszego tempa, ale jeszcze nie dołączamy artykulacji. Gramy wszystko oddzielnie. Każdy dźwięk jest włożony, staramy się zapamiętać jego wysokość napięcia ust, jaką zaingerowaliśmy tutaj, jakim rodzajem i ciśnieniem powietrza. Później dochodzimy do coraz szybszego tempa. Po czym na końcu dodajemy element artykulacji. I miejsce mamy wyćwiczone. Teraz musimy dodać element powtarzalności, czyli wtedy możemy się odnieść do metody Pomodoro pana profesora i na przykład sobie to miejsce sekwencyjnie rozbroić i sobie zagrać na przykład w dzień tych pomidorów, tych odcinków 15-20-minutowych, na przykład rano 2 i wieczorem 1. Wtedy to miejsce mamy już przegrane kilkadziesiąt, jak nie więcej razy, jeżeli zaczniemy to ćwiczyć w ten sposób. I tego typu trudne, o zwiększonej trudności technicznej miejsca mamy możliwość w ten sposób ćwiczyć. Dokładnie to samo się to tak stosuje w etiudach. Tutaj mamy najprostszą etiudę, pierwszą etiudę ze zbioru Koprasza. Też mamy etiudę dosyć techniczną, prawda?
Zagrałem ją w dosyć wolnym, spokojnym tempie. Teraz, jeżeli bym chciał doprowadzić to do tempa szybszego, musiałbym dokładnie zastosować tą metodę, czyli od wolnego, bardzo spokojnego, oddzielnego grania staccato. Później doprowadzamy to do tempa. W ten sposób. Tak myślę, że jeżeli będziecie ćwiczyć jakikolwiek utwór, to skupcie się na tym, żeby rzeczywiście nie starać się na początku ogarnąć jego formy w całości, tylko rzeczywiście poświęcić bardzo dużo na precyzję ćwiczenia w sposób sekwencyjny. Na tym chciałem zakończyć. Bardzo dziękuję za kolejny odcinek, kolejne spotkanie w ramach Wiosennej Akademii Muzyki. Dziękuję bardzo. Chciałbym jeszcze podzielić się z Wami pewnym przemyśleniem, które towarzyszy mi tak naprawdę od lat. I mi jako waltorniście, i mi jako komuś, kto uczy na waltorni. Ten proces nauki gry na instrumencie, na tym instrumencie, który nie należy do najłatwiejszych, jest dosyć długi, żmudny, nazwijmy to oddalony. Ponieważ specyfika tego instrumentu, tych zakręconego słupa powietrza, jest taka, że bardzo wiele osób przez te trudności zniechęca się. Nie róbcie tego. Wytrwajcie, bardzo proszę, w tej konsekwentnej pracy. Organizujcie sobie samemu czas, organizujcie przy okazji różnych metod, a uważam, że wtedy waltornia odpłaci Wam jako przyjaciel, jako ktoś, kto w dobie pandemii, w tym trudnym czasie, może być dla Was rodzajem przyjaciela. Kochajcie ten instrument, ćwiczcie bardzo dużo na waltorni konsekwentnie i miejcie przyjemność z tej gry i darzcie ten instrument miłością. Bardzo dziękuję.